Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i zapraszam na kolejną dawkę Speedruna, czyli gram partię i komentuję na różnych poziomach. No i startujemy od 1645. Przypominam, że zaczynałem z rankingiem 300, gram na 10 minut, kończę serię, gdy doznam 10 porażek. No jeszcze tej porażki nie było, więc lecimy dalej. Szukam przeciwnika na 10 minut. Mam OK, mamy przeciwnika z Jordanii, proszę bardzo. No i jedziemy z ruchem E4, tak, żeby tutaj dać możliwość zagrania różnych debiutów. Jest E5. No i teraz jest duże pole do popisu. Czy skoczek F3, czy jakieś gambity? A może zagramy partię wiedeńską? Ja powiem szczerze, tak nie przyglądałem się temu debiutowi mocniej, ale skoczek C3, jest ruch C6. Nie znam debiutu, nie wiem co, i jak, ale wiem, że gra się też F4. Zagramy F4, tak żeby zamieszać w pozycji. Gambit królewski też mogłem spróbować, ale poszła wiedeńska, poszło bicie, no i teraz prawdopodobnie skoczek na F3. Zakładam, że trzeba tu szybko wyprowadzać figury, chociaż też ruch taki może być, nie, nie może być, bo będzie szach. Skoczek F3. Po prostu skoczek w 3 chociaż goniec c4 nie, goniec c4 nie. Dobra, jest g5 i będzie ostro moi drodzy, więc wyprowadzam szybko gońca na c4, żeby celować w pionka. No widzę, że przeciwnik gra bardzo szybko, posunięcie d6. Tutaj też w zanadrzu czyha taki ruch b5. Nie obawiam się go absolutnie, bo goniec ucieka nawet jak pójdzie B4, to skoczek E2 ewentualnie mogę D4 zasunąć. Myślę, że to będzie spoko posunięcie. Z drugiej jednak strony G4 może być zastosowane. Myślę, że zrobimy Roszadę mimo wszystko, dlatego że jak zagra G4, to ja byłem przygotowany na oddanie tego skoczka. Goniec E6 yy, Goniec E6, no dobra, ciekawe zagranie. Wydaje mi się, że trzeba tutaj kopnąć. Pionek odbije. Będę miał bardzo duży rozwój figur, ale czy to wystarczy. Wydaje mi się, że to będzie i tak, ok. Z drugiej jednak strony, może spróbować zagrać jakiś taki ruch D3, chociaż mi się za bardzo on nie podoba, z uwagi na to, że będzie bicie bicie, ale chodzi mi chodzi o to, żeby spróbować jak najszybciej jakiś gambitowo jakoś tutaj podziałać. Taki ruch? No nie bardzo. Bicie, bicie, tutaj. No to już szaleństwo raczej. Aha, bo nie ma D4, bez sensu. Nie, dobra, e, rozkminiam niepotrzebne posunięcia. E, ale jeszcze raz, bicie tu, bicie, może skoczek D4, wygląda ciekawie, bo tutaj Hetman się będzie otwierał i będę celowo pionka. Tak, tak zrobimy. Tak zrobimy. Ja mam roszadę, mam wyprowadzone dwie figury i będę już chciał atakować. To jest chyba dobra droga. Hetman H5 grozi, grozi zbicie na E6. E, to też jest e, taka cenna, myślę, że uwaga dla osób początkujących, które. Nie wiedzą co w danym momencie zrobić, no to szukamy jakiejś opcji takiej. Mm, powiedzmy. Jakby to powiedzieć? Ehm, najpierw rozwój, potem jak mamy jakieś figury do przodu, no to staramy się tymi figurami już atakować, jeśli nadarza się okazja, bo zobaczcie, przeciwnik jest tutaj jeszcze nie rozwinięty figurami. Ehm, no i teraz pytanie, czy tutaj e, mogę dać szachę i wziąć pionka przecież? Hello! Korzystamy z tego. Biorę pionkę, tu się może sypnąć. Biorę kolejnego pionka. Hop. No E5 nastąpi, to jestem przekonany. To będzie dobry ruch przeciwnika. Po ruchu E5 skoczek F5 będzie czuł się fantastycznie. Okej, okay, goniec H6. Wydaje mi się, że za szybka decyzja, dlatego że zagram tu, będę celował w pionka. Jak zagra tak, to się dostanę Hetmanem na C8 i będą kłopoty. Więc gramy Hetman G4. Skoczek F6 w sumie nie brałem pod uwagę, ale nie brałem dlatego, że mogę po prostu zbić tu i zdobyć pionka. Potem jak zbiję skoczkiem, tu, wezmę kolejnego. Więc teraz mogę się nastawić po prostu na zdobycie materiału. I trzeba chyba. Tak zrobić. Z drugiej jednak strony, jeszcze Hetman h mnie trochę kusi, żeby naciskać na E6, żeby zbić tu skoczkiem. Król D7, nie sądzę. Wydaje mi się, że pójdziemy na uproszczenia. Nie ma co za dużo kombinować. W partii klasycznej, jak miał taką sytuację, na pewno bym zagrał właśnie w ten sposób, czyli na E6 bym zbił. Myślę, że to też jest dobry moment, żeby policzyć materiał. Jest pionek więcej u białych, więc jest dobrze. No, i teraz wezmę kolejnego pionka. Jest bardzo dobrze. Dwa pionki więcej. Teraz trzeba spróbować zrealizować. Widzę, że przeciwnik bardzo szybko gra. Zobaczcie, ja zużyłem już 3 minuty. On dopiero niecałą jedną minutę. Dobra, jest król E7. Skoczek wejdzie tutaj, będzie chciał wejść tu. Mogę też D4, żeby przeszkodzić. I chyba tak trzeba zrobić, bo chodzi o to, żeby też goniec zaczął grać. No i teraz myślę, że albo gońca przerzucić. Może nawet na E3 żeby potem zdwoić wieżę i grać w proste szachy, w sensie wyprowadzać figury i je wymieniać, tak zrobimy. Myślę, że nie ma też tutaj za dużo, co kombinować przy dwóch pionkach. Więcej uspokajam pozycję, uspokajam grę, czekam na wymiany. Ok, skoczek H5, jak najbardziej. Myślę, że tak nawet można zastosować takie posunięcie, ale myślę, że wieża F3. Filnując tutaj takim geometrycznym okiem, patrząc, że skoczek nie może nigdzie wejść i nie można wieży zaatakować. No i widzimy, jest tutaj propozycja wymiany. Zdwajamy wieże. On wymieni jedną wieżę na pewno, jestem przekonany, wybijam. Pewnie będzie wieża F8. No Na tym poziomie powiem się powiem szczerze, trochę się dziwię, że tak przeciwnicy szybko wymieniają. I ja teraz myślę, że teraz mogę odbić. zagrać tu i odbić pionkiem, żeby mieć pionki złączone? Nie jest to konieczne, ale królew 2 na pewno jest dobre. Teraz pomyślę, jak on zbije. Myślę, że mogę zbić królem, żeby być jeszcze wyżej centrum. Ja myślę, że to jest dobra decyzja, nie, nie kombinować. Król też musi mieć przestrzeń na grę. Dwa piony więcej to jest ogromnie dużo, przypominam. Tutaj atakujmy, g4, ruch, myślę, że jak najbardziej swobodny skoczek, g7. Hmm, teraz pytanie, jak wrzucić skoczka w jakieś takie odpowiednie miejsce, żeby on tam mógł tego króla atakować. Mogę też h4 zagrać. Wstanę h5, tutaj. Za bardzo nie chcę ustawiać pionków na czarnych polach, więc może sobie z tym poczekam. Z drugiej jednak strony, ja myślę, że przerzucę skoczka. On na C3 już tutaj za bardzo nie działał. Przejdziemy sobie na G3, może na F5. Ok, teraz dostrzegam, że tu skoczek może ruszyć, dobra, gramy H4. Tu jest bronione. Myślę, że skoczek tutaj. O, H5 w ogóle mogę zagrać. Tylko, czy ja chcę od razu to zrobić. Mogę też zagrać tutaj i dobra, zagramy szkoleniowo: końcówkę, goniec, na skoczka, no ale dwa piony więcej to jest ogromna przewaga, oczywiście. Y, on powinien zagrać D5, bardzo dobrze zagrał, to trzeba mu oddać. Y, tutaj zbiję, zbiję, zagram B3, żeby zrobić kolejnego y, wolnego pionka. Znaczy, bić nie muszę, mogę zagrać tak w ogóle, bo jak zbiję sobie tu królę, to będę stał raczej dobrze. Mogę też zagrać. Tutaj mogę dać szacha, ustawię od razu pionki na białych polach, co się będzie dobrze komponowało z gońcem czarnopolowym. Teraz skoczek nie da mi szacha, jak wybiję tutaj, więc zegnę sobie b czyli znowu na białych polach ustawiam pionki, koncentrując się czasami też na takim ruchu C4, ale tak myślałem, że będzie wybicie, patrząc po tym, jak grał przeciwnik. No to wybijamy tutaj też G5 grozi, taki ruch e, dosyć fajny. Pełna kontrola przede wszystkim, goniec nigdzie nic nie puszcza, dobra sprawa, tutaj skoczek chce wejść, no to zagramy sobie g5, teraz już oczywiście ustawiam go na czarnym polu tego pionka, ale bardzo ważne pole, f6 jest kontrolowane, teraz plan będzie taki, żeby zagrać tu, dokładnie, mogę też c4 przykurzyć i potem d5, ale też w odpowiednim momencie mogę zagrać g6 i ten pionek będzie już wybitnie groźny, skoczek chce zagrać tutaj, Myślę, że po prostu mogę tutaj wrzucić. Tu zawsze zdążę. Zagramy C4. Skoczek na E6. Król F5. Nie muszę się śpieszyć. Bronię pionka. Za chwilę grozi taki ruch. Grozi D5. Nie muszę też się z tym znowu śpieszyć. Ja wiem, że to powtarzam do znudzenia, ale pamiętajmy, mamy przewagę. Spokojnie podprowadzajmy i króla, i gońca, i pionki kontrolując siebie nawzajem, wtedy na pewno będziemy grać w miarę bezpiecznie. No i teraz tak, skoczek przejdzie tędy, ma prawo, mogę zagrać tak, a potem tutaj, w małym cukrzwangu będę przeciwnika ustawiał, czyli sprowadza go do parteru. Przypuszczam, że to będzie taki ruch. Tutaj myślę, że strzelę to posunięcie i na pewno tak zostanie wy wykonane. Nie, jednak nie. I teraz pytanie: Czy tutaj pionka sobie. Myślę, że wyrobimy sobie wolnego pionka. Tak, to będzie dobry pomysł, bo skoczek w końcu będzie musiał się ruszyć. Dokładnie. A ja w pewnym momencie uderzę pionkiem G6. No i teraz uderzę pionkiem G6. Tu będzie wymiana na G6. I myślę, że tak szkoleniowo goniec D4 będzie świetnym ruchem. Zobaczcie, goniec. Przeszkadza skoczkowi w jakiejkolwiek tutaj e, aktywnej grze. Król E6 grozi. Grozi zagranie tutaj. Oczywiście król może zagrać też tu. Mm, król G8. Ok, idę królem na e bo dostanę tutaj szacha. Zgoda. Y, zgoda, 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 więc jeszcze podprowadzę Pionka. Dlaczego by nie? Ok. Em, dobra. Może ruch b4, tak żeby już skoczek nie miał tu odejścia, potem mogę też przerzucić gońca. Tak, tak, król e6, myślę, że sprawa jest prosta. O, zbijemy w ogóle pionka i zagramy a4. To już w ogóle będzie totalna dominacja, z uwagi na to, że tego pionka jeszcze będę mógł spokojnie zaatakować. No więc myślę, że tu jest już... To jest przegrana. Trzeba dograć, ale fajnie. Myślę, że końcówka dosyć, dosyć przyjemna. Tutaj, i biorę kolejnego pionka za chwilę. Skoczek nie ma nigdzie odejść. Pełna kontrola, tutaj tak. Trzeba uważać, żeby też pata nie było, ale myślę, że tutaj już na spokojnie wszystko się powinno ułożyć dobrze. Ok, zbieramy pionka. Jeżeli pójdzie skoczek tutaj, no to myślę, że po prostu odejdę sobie gońcem tu. Jeśli on zbije mi pionka, zagram gońcem D4. I ten skoczek będzie w ogóle wszędzie uwięziony. Ok. Szkoleniowo zagramy sobie tak. Goniec, goniec i marsz pionkiem do góry. Tak, żeby już kompletnie nie dać żadnych szans przeciwnikowi. Ok, yy, myślę, że po prostu pionek będzie sobie teraz szedł do góry. W sumie taki ruch też można było zagrać. Yy, dobra, idziemy do góry. A nie, nie mogę, bo starce pionka, co ja w ogóle wygaduję. Yy, no to co? Król do centrum. Czy już tutaj do obozu przeciwnika? I myślę, że D7 załatwia sprawę. Ok, tu trzeba pilnować, tak? Zagramy tutaj, bronimy, i będziemy mieli doprowadzenie pionka do pola przemiany. Ok, no i do góry. Może zrobimy matowanie? Nie zrobimy matowania gońcami. Szukamy sobie nowego przeciwnika. No, już punkty zdobywa się trochę trudniej przy zwycięstwach. 1800. Wow, z takim zawodnikiem jeszcze nie graliśmy. E4. No to co, szkoleniowo zobaczymy, jak na D5 reagują zawodnicy. Kiedyś to grałem i skoczek F6. Zobaczymy teraz, jaki wariant powstanie. Można grać różnie, można i gońce. Można C4 oczywiście bronić, ale od razu C6 gramy z tego względu, że po wybiciu. O, tutaj czarne mają dobrą grę. Zapionka. I teraz postaram się Wam pokazać. Oczywiście, żeby nie, nie, nie dać plamy przy okazji, jak grać z inicjatywą. Od razu gram ruch E5, żeby zapobiegać takiemu posunięciu D4. Skoczki w gotowości. To stoi dobrze. I teraz muszę się zastanowić, raczej goniec c5 jest dobrym wyjściem, myślę, że goniec c5 jest bardzo dobrym zagraniem, z uwagi, żeby kontrolować jeszcze bardziej punkt tutaj na d4. Skoczek f3 się szykuje, robię szybko roszadę, jestem zadowolony. Teraz jak skoczek zagra, od razu go poczęstuję pionkiem na e4. Nawet się nie będę długo zastanawiał. Dlatego też skoczek widzę zagrał sobie na c3. Można tak zagrać, ale pewnie d3 zostanie zagrane. Ja myślę, że nawet taki ruch jak goniec f5, Będziemy tu naciskać, koniec f5, grajmy proste szachy, zobaczcie Standardowe ustawienie lekkich figur po debiucie, nie mam pionka Ale jestem mega Mega zadowolony z pozycji Teraz już grożą konkrety, czyli na przykład skoczek b4 z widełkami Czasami wejście na d3 jest też niezłym zagraniem w tym momencie Przeciwnik Nie ma rozwiniętych podstawowych figur Tak coś czułem, że zostanie taki ruch zagrany Nie dziwię się przeciwnikowi Goniec g6 Spokojnie bez żadnego tutaj ciśnienia, wszystko działa. Goniec tu stoi na pewno dobrze. Przede wszystkim, jak tędy, goniec będzie szedł na G2, bo tak na to się zanosi, to tutaj szturm, skoczka jest no myślę, że mega. Mamy 9 ruchów, moi drodzy, a pozycja czarnych jest uważam fantastyczna. No dobrze, atak tutaj na tego gońca. Pytanie, czy zagrać tutaj gońcem na D4, bo jeżeli wymieni, to wymienimy Hetmanem, wejdzie skoczek, to i tak jest dobrze. Tylko teraz szukam opcji jakiejś może fajniejszej. Tutaj poświęcenie jest też ciekawe. Potem skoczek E4, ale chyba zbyt optymistycznie. Może też taki ruch, żeby zaatakować. On wybije, ja wybiję, i skoczek ma opcję na D3. To będzie chyba dobre rozwiązanie, wiecie co? Jeszcze tylko zwrócę uwagę, czy nie można poświęcić gońca. Król wybije, przepraszam, na F2. Król wybije, skoczek na E4. Poczekajcie, bo jeszcze hetman na H4 może wjechać. To może być ciekawe. Tutaj, tutaj, tutaj. Król gdzie ma odejścia? Na, do centrum tu raczej nie pójdzie. Tu nie pójdzie, bo widły dostanie. Raczej pójdzie na G2. Skoczek stoi już tutaj. I teraz tak. Um, hetman H4. Tu będzie fajnie groziło, ale jest Hetman E1. I nie bardzo mi się już to podoba. Yy, jeszcze raz. Goniec F2, król tutaj, szach, król na G2. No to może F4, żeby otworzyć pozycję jeszcze bardziej. D3 dostanę. poświęcę tutaj. zbiję mi tu. Ja zbiję tu. Wiecie co? Chyba w to wejdę. E, tak po prostu szkoleniowo. Wydaje mi się, że zagranie skoczek e4 będzie też dobre, z uwagi na to, że jak on mi zbije, chociaż oddaję świetnego gońca, zbijam, ale potem mam fajne wejście. Na D3, ewentualnie skoczek tu i jeszcze wejście tam. Ale bardzo kuszące jest poświęcenie na F2. Hmm, zróbmy to. Zróbmy to, poświęćmy. Król na bank pójdzie na pole G2, jestem przekonany, ale zagram skoczkiem i potem F5 otworzymy jeszcze ciężką figurę, czyli wieżę. No przeciwnik myśli, ale przyjąć ofiarę musi. Szach na E4, Co? No to tutaj het1 H4. Przeciwnik nawet nie pomyślał. Zobaczcie, czasami jakie poświęcenia fajnie działają. No to dajemy tutaj szacha, król i mat. Mat w 14 ruchach. Wow, gościowi 1800. No, powiem wam. Chyba dobra partia, co nie? Lecimy dalej. Szukamy przeciwnika. No i mamy. No to co? Zagrajmy sobie. Zagrajmy znowu E4. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. O, obrona Karo Kan. D4. D5. I myślę, że przepchamy tego pionka. Dobra. Zagramy wariant zamknięty. Goniec na F5. A jednak C5. Ok. No to powiem szczerze, tutaj nie wiem jak reagować za bardzo. Wiem, że to się bije. To znaczy, ja to zbiję. To czyli jest taka trochę podobna do obrony francuskiej pozycja. Goniec F5 prawdopodobnie, bo jak zagra E6, no to już to jest taka francuska. No właśnie, to jest obrona francuska. To jest normalna sprawa. Myślę, że skoczek F3, goniec C5, goniec D3. Tak zróbmy. Grajmy proste szachy, nie kombinujmy. Dobrze, goniec D3. Chodzi o to, żeby tu szybko zrobić roszadę. Tak, skoczek będzie się pakował w takie miejsca. Myślę, że C3 jest dobrym rozwiązaniem, z uwagi na to, że skoczek nie ma tutaj dobrej opcji. Jest atak na pionka. Hetman może zagrać tutaj, żeby tego pionka obronić. Tak przy okazji, F6 będzie szykowane albo taki ruch. Ale poczekajcie, to teraz nie mogę tak zagrać. Goniec tu. Mogę. Mogę tak zagrać i tak zagram goniec G6. Ok, mogę tak oczywiście yy, przeciwnikowi zagrać, tylko że on zagra tu. I czy to coś da? Yy, zagram gońcem, to on gońcem wróci tu. Mogę teraz tak w ogóle gońcem zagrać, ale będzie ruch A6. To nie bardzo. Chodzi o to, że skoczek tutaj wejdzie, i będę chciał piątkę pion atakować. Roszada, bierze A1. Dobra, zróbmy Roszadę. Skoczek zagra tutaj. Wieża E1 bronimy na E5 maksymalnie. Mogę też skoczka poczęstować ruchem H4, żeby próbować też go przepędzić na H5. Um, i... O, I. podstawka! Mój drogi przyjacielu. No to prezent bierzemy oczywiście. No zdarzają się podstawki. No cóż, 12 ruchów. Lecimy z kolejną partią, skoro tak szybko poszło w tym, tym razem podstawka to podstawka. No i co? Znowu E4. Gramy znowu E4. Myślę, że większość osób gra E4. Jest E5. No to w takim razie w takim razie słuchajcie, co wy na to, żebyśmy zagrali gambit szkocki? Skoczek C6. No i gambit szkocki charakteryzuje się, że gra się od razu D4, a po wybiciu gra się goniec c4. I teraz kwestia, co zagrają czarne. Od razu powiem, że gambit szkocki można rozegrać czarnymi dosyć fajnie, grając skoczek f6. Ale sko goniec na c5 daje mi to możliwość. Za dzieciaka pamiętam, miałem 13 lat i grałem c3. Przeciwnicy bili, ja biłem na f7, potem grałem tutaj, bierałem figurę i on był zderoszowany, ja byłem przeszczęśliwy. Eee, myślę, że mm, teraz zagramy c3 mimo wszystko. Może się rozpędzi przeciwnik? No i się rozpędził. Teraz mam takie bicie na F7. Król bija Hetman D5. Bo jeżeli zagram Hetmanem tutaj, fajnie to wygląda, że atakuje gońca i chce dać mata. Ale jest Hetman E7 i to wszystko jest bronione. No więc zagramy go nieco F7. Tutaj tak naprawdę ta pozycja według silników czarnymi nie jest jakaś tam tragiczna. Nie wziął! Łodde co tam, Elo! No to dobra nasza, słuchajcie. Teraz kwestia jest tego, czy uciec z gońcem i liczyć na to, że on tu zbije, oddać piona goniec aktywny, czy zrobić ruszadę. Bo jak on zbije, to znowu gram to samo, bez sensu zagrał w ogóle. Hej, a ja mam taki ruch? Nie, bo tu jest strzał. A może skoczkiem zbić tu w ogóle teraz? Dobra, zbijemy skoczkiem. A, on może mi się odwdzięczyć i zbić tu, tego nie przewidziałem, ale dobra, otworzy się linia F, bo zbiję królem, potem zagram wieżę F1, wrócę królem na G i będę atakował. Yy, może yy, najbezpieczniejszym ruchem byłoby odejście, ale moja natura tutaj taka yy, agresywna. Powiedzmy, szachowo, to y, nakazuje mi tutaj jednak wyprowadzić jak najszybciej figurę. Dobra. D6 już mnie teraz y, obliguje do tego, żeby tym gońcem wrócić, nie ma wyjścia. Chociaż mogłem też spróbować tak zagrać. Ale z drugiej strony odchodzę sobie gońcem i na spokojnie do tego podejdę. OK, H6, żeby nie było tutaj skoczka. Słusznie, wiecie co? Szybka roszada, nie jest zła. Roszada jest ważna. I teraz będę kombinował. Fajnie by było wejść tutaj skoczkiem. Przypuszczam, że jak skoczek się poruszy na E7 lub na F6, to wtedy skoczek H4 i tutaj dziurka na G6 będzie zabójcza. No zobaczymy, jak przeciwnik się zachowa. Też biorę pod uwagę coś takiego, że jak skoczek odejdzie, będę chciał zagrać F4, skoczek wejdzie na E5, król H1, będę atakował. Dobra, idzie tak, jak idzie. Teraz widzę, że po tym ruchu, czyli zabezpieczeniu pola G6, szybko gram królem. I F4. Ewentualnie y, jeszcze po tym ruchu muszę się zastanowić, czy nie ma czegoś lepszego. Może jest fajne takie zagranie jak goniec E3. Po wymianie, wymianie tu się otwiera wieża, ale skoczek najpierw nie będzie stał chyba bardzo dobrze. Znaczy, nie zmienia to faktu, że tutaj czarne mają źle. Y, tylko teraz kwestia jest tego, żeby to bardzo dobrze wykorzystać. Jest skoczek E5. Chyba idę za ciosem i gram y, tutaj. Tak, gram tutaj. Bo nawet jak odejdzie skoczek, powiedzmy tu. Aj, tego nie wziąłem pod uwagę. Rozpędziłem się trochę w swoich y, przemyśleniach, bo skoczek y, jak zagra na G4, to będzie mi atakował skoczka Hetman i jeszcze na F2 będzie mi atakował, ale zobaczcie, nie zagrał. Jednak za szybko teraz. Y, teraz on zagrał za szybko. No gram oczywiście tutaj y, F4 obowiązkowo. Teraz jak skoczek zagra na przykład tu. To Hetman F3 i kontroluje F2E3. OK, zapraszam mnie do wymiany. Wymiana chyba będzie OK z tego względu, że on wymieni. A potem mam taki ruch E5 bardzo nieprzyjemny. Uważam, że nieprzyjemny. Z drugiej jednak strony, trzeba się zastanowić. To jest dobry ruch, ale na pewno, znaczy, można war, warto poszukać lepszego. Ale wydaje mi się, że. Hmm. No bo co, wrócić? Nie bardzo, ale wybić to już taki konkret E5 wjeżdża. Wydaje mi się, że tak trzeba zrobić. Tak trzeba zrobić. Nie ma co za dużo też dumać. E5 od razu, chociaż F5 też było ciekawe. Wszystko jest ciekawe, a to widzicie. Trzeba trochę przyspieszyć też. No wiadomo, że po wymianie tutaj wisi figura, na związaniu jest król, znaczy skoczek, a jeszcze Hetman może sobie tam wejść na D8. Podsumowując, ja mam roszadę. Jestem względnie bezpieczny. Przeciwnik nie ma roszady. Atakujemy gościa, goniec bardzo silny. No i tak to w Gambitach właśnie wychodzi, że czasami idzie łatwo. Na takie ruchy muszę uważać. Tu jest bicie, cały czas jest na szczęście obrona. Taki ruch jest ciekawy. F5 jest ciekawy, dlatego że jak on zbije tu, mam ruch G4. I nie może niczym wybić, bo bazujemy cały czas na związaniu tutaj, że jest król F8. Nie zawsze król na F8 stoi dobrze. W tym wypadku myślę, że jest mało miazga. Yy, hetman może też zagrać. Zbił jednak. A tego się nie spodziewałem. Czy to nie działa? No to działa. G4 działa oczywiście. Jak się mówi A, to się, to się mówi B. Yy, skoczek jest uwięziony. Ja tutaj tego gońca będę trzaskał za moment. Hetman działa dobrze. To wizualnie wygląda tak trochę niebezpiecznie. Yy. Że król się bardzo odkrywa biały. Ale zwróćcie uwagę, odszedłem tu z G1 od tych figur, i pionek dzięki temu ma szansę przyatakować bardzo mocno. Przypominam też, że zawodnicy tutaj, jak tracą ranking, to później ten ranking odzyskają, gdyż to jest taki challenge speedrunowy. Po zakończeniu tego challenge'u, oczywiście, wszystko zostanie zwrócone, więc spokojnie, jakby ktoś tutaj, bo już miałem takie komentarze, że wyżywam się na przeciwnikach i tak dalej. Bez sensu. To jest oczywiście e, dla Was, żebyście mm, próbowali. Znaczy wiem jak to brzmi, ja tu się nie wywyższam, absolutnie nie o to mi chodzi, tylko e, dla osób właśnie na pewnym etapie to na pewno pomaga, bo piszecie w komentarzach, że fajnie i po to to właśnie jest, na przykład ja jak gram takie partie z zawodnikami, mnie to trochę powiedzmy ustecznia, ale, ale nie na tyle, żeby tam spoko, no bije na F5, tu bije kolejną figurę, nie, nie, on się zasłania, chwila on się zasłania przecież, on się może zasłonić więc to wszystko działa czy ja mogłem tam zbić? nie wiem w sumie mogę teraz na przykład, a mogę teraz tak zagrać, to myślę, że jest ciekawe i tu mocniej uderzyć tak zróbmy, słuchajcie. Z drugiej jednak strony tu. Nie no, skoczek E4. Bazujemy cały czas na związaniu. Przy okazji atakujemy skoczka. Wieża D8 nie działa. Goniec wprawdzie nie jest wyprowadzony, ale on też działa. Okej, okay, jest goniec. Ja myślę, że tego skoczka wezmę on jest dla mnie. Chociaż czy muszę go od razu brać. Przecież nie muszę. Ale wezmę. Wezmę, trochę uprościmy pozycję. Tu Goniec działa fantastycznie, zresztą to jest już figura więcej, więc to jest bardzo dużo. I myślę, że po prostu ustabilizujmy sytuację, zagramy Hetman F3 dalej broniąc asekurując i za chwilę mam w planach goniec na E3 i wprowadzenie kolejnej wieży gdzieś na jakąś dobrą pozycję. Yy, przypominam, goniec fantastycznie działa, bo czasami wieżą chce się zagrać na G8. Yy, dobra, jest ruch C6. A, w ogóle w planach nie miałem bicia na B7, a to przeciwnik yy, za mnie pomyślał w tym momencie. Goniec E3. i Dalej uspokajam pozycję. Wiem, że mogłem też tutaj capnąć pionka, ale nie chcę się z tym absolutnie śp śp śpieszyć. Yy, myślę, że na wolną linię wprowadzę kolejną wieżę. Wieża może tam wejść na bardzo groźną pozycję. Teraz już mogę się zastanowić nad tym biciem. Teraz już to jest możliwe. Nawet pewnie przed ruchem wieży, ale ja jestem tego zdania, że nawet. Zobaczcie, mamy przewagę. Nawet jak nie mamy, czasem warto nie wziąć piona, a wyprowadzić kolejne figury. Myślę, że to jest. Y no, mam, mam nadzieję, że to jest cenna lekcja, bo o tym się niby pamięta, wszyscy to wiedzą, ale nie wszyscy to do końca praktykują. No dobra, jest tutaj strzał, no mogę tak zbić po prostu, to zbijam, nie? Po prostu zbijam, tu wszystko fajnie geometrycznie się broni, więc no, Pionek nie broni figur oczywiście, ale nie, no to podstawka. Hello. No przeciwnik, nie wiem. Podstawił po prostu Będzie kontynuacja dalej czy Czy nie będzie bo zaraz wjeżdżam wieżą na G1 to tak chciałem powiedzieć przeciwnikowi No i co teraz myśli. Zbił, OK, bijemy. I to szach i mat, na Ma dwa sposoby nawet. Na g8 czy na h8? A może nie zdążymy, bo przeciwnik może się też poddać. OK, mamy to. No to cyk. Myślę, że zagramy sobie jeszcze jedną partię 1728. Gramy E4. Gambitowo spróbujemy ostro. Znowu obrona Karokan. No dobra. Zagramy D4. Lubię grać z system zamknięty. Znaczy, ja nie gram E4 w ogóle w swoich klasykach. O, mamy, zobaczcie, mamy znowu to samo. C5. Znowu to samo. Cenna lekcja. Ja przypuszczam, że tutaj C5 jest też takim ruchem zaczepnym. Ale może powtórzyć i po prostu zbić. Um, może jakoś inaczej teraz? W sumie nie wiem. Zagrać tak? On na pewno nie zbije, tu bo ja tak zagram, i będzie mi się to bardzo podobało. Tak bardzo będzie mi się podobało. Ale wygram C4. To nie może capnąć tu. Widzicie co? No dobra, niech zapnie. E, nie wiem, to jest moja improwizacja. Nie wiem, czy tak się nawet gra. E, idę na ostro w centrum. E, OK, e6, czyli taka obrona francuska. No i szybki skoczek f3. Ja chcę zrobić jak najszybciej ruszadę, czekam na taki ruch, żeby odbić gońcem. Dobra, yy, okej, okay. yy, zastanawiam się nad tym ruchem. Yy, zastanawiam się teraz nad tym ruchem, dlatego że on zbije tu, ja zbiję tu, on mi zbije tu. Będzie, będzie kocioł, grajmy, grajmy. Okej, okay, jest kocioł, zbijamy na d4. Raczej on zbije tutaj, oddam pionka, robię to świadomie, bo potem wybijam, on wybije, dam szacha i zrobię szybko roszadę, to jest mój cel. Czy to będzie dobre? Nie wiem, ale chcę e, spróbować grać z inicjatywą. E, przypuszczam, że może to nie być do końca dobre dla, dla białych. Ale bawmy się, no. Tu jeszcze, tu jeszcze jest coś takiego, że przeciwnik jak zbije tutaj... Ja mogę plasnąć tu. Wymieni mi hetmany. Tak, może być. O, to jest chyba dobry ruch w ogóle. Tak, żeby tu się wbić? Tak, zrobimy. Oczywiście on może zbić teraz tutaj mi pionka. No to wtedy zbijamy pionkę na D5. Też takim ruchem będę mógł grozić. Ale on nie C5 może zagrać. To wtedy skoczek D, D6 z szachem. No też sprytnie gra dlatego, że dlatego że próbuje też zainicjować, znaczy próbuje tutaj przeciwnik według mnie też figurami się szybko rozprzestrzeniać, ciekawe, dobra, wziął pionka, teraz chyba muszę wziąć na d5, tu się broni, jak weźmie tego to wezmę tu, raczej zagra tak, jest taka szansa, tyle, że ja mam taki ruch również. Z atakiem na skoczka i z obroną przy okazji. I tu jeszcze pionek może otworzyć. Dlaczego ja tego ruchu nie wziąłem pod uwagę? A6. Wiecie, co naprawdę nie wiem. Ale może w ogóle zaostrzyć i zagrać tak. Bo chodzi o to, że jak on zagra tu, ja mam jakiś goniec C7 albo skoczek C7. A jak zagram tu. On mi zbije. Ja mu zbiję, tak, ale będą tutaj dymy, eee, znaczy tak, ja zagram tu, on zbije, jak ja zbiję tu, on z, z skoczkiem się zasłoni, mam figurę mniej, ale ja zrobię roszadę, zbić tu, pójdę na to, słuchajcie, znaczy zaraz jeszcze się zastanowię, czy na to pójdę, w ostateczności po biciu mogę też zbić po prostu skoczka, wyrównać figury, wydaje mi się, że to będzie też spoko, nawet bardzo raczej spoko, yy, bo to może być ryzykowne, czyli to tak trochę jak Michał Tal. tutaj się bawimy oczywiście. Po wybiciu on zagra mi tam, raczej, chociaż też goniec d7 jest niezły, więc raczej odrzucam po tym wybiciu, znaczy nie odrzucam, tylko będę chciał raczej tutaj zbić skoczka na e5. Skomplikowanie się porobiło, trzeba przyznać, ale fajnie, o to chyba chodzi. Skoczek na G6 to będzie raczej fatalne zagranie, bo tutaj będzie strzał. Oj, nawet będzie jakieś prawie matowanie przeciwnika. Jeszcze na A8 z atakiem na Hetmana. Jeszcze na B2 coś będzie wisiało. No, dzieje się, dzieje się, ale do odważnych punkty należą, że tak powiem. No i przeciwnik myśli. Raczej myśli nad tym ruchem, jestem przekonany. Raczej tak. Tutaj przepchanie b4. Ja bym przynajmniej tak kombinował. Skoczek e4, f6 tutaj. Nie wygląda to źle. Bijemy na e5. Zaraz. Przecież jak on mi zagra b4, to ja mam fantastyczny ruch skoczek na b5. O czym tu rozmawiać? Hello. To jest świetna pozycja. Tak może chyba. Tam będzie wisiało wprawdzie. Może i to dobre. Oj, dużo liczenia, bo jak mi zbije tu, ja muszę iść tu, Hetman E3. Dobra, tak nie poszło, więc już tego nie liczmy. Mm, ale chwila, 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 czy ja nie mogę po prostu tak zbić z szachem? Raczej to jest ok. Zbijmy to z szachem, to musi być dobre. Ja wiem, że goniec się zasłoni i to mnie trochę tutaj... Dlaczego ja nie zbiłem tu? W sumie nie wiem, ale to chyba też nie działało, aż tak i teraz tak, tutaj i tutaj, no to takie mądre zagrania przeciwnika, ale teraz liczę materiał, pionek więcej, chwila, może tak od razu zagrać, yy, bo jak on się zasłoni, bo wtedy będzie, bo wtedy jak, jak wybije tutaj, on wybije tu, będzie mógł skoczkiem się zasłonić i tu mi atakować, więc najpierw może goniec, tak żeby zasłonił się tutaj, wybić, wybić wybić, wybić i zrobić roszadę. Tak, tak zrobimy. No chyba, że zagra gdzie indziej, no to wtedy wybijemy po prostu tutaj i to będzie też dobre. Może Hetman D6 jest ok, ale wtedy ja nie będę musiał reagować na tego gońca i skoczek go pilnuje. Zrobię sobie roszadę. Właśnie, chodzi o to, że już roszadę mam ze zanadrzu i to jest pocieszające w tym wszystkim. Wydaje mi się tak, że w pewnym momencie warto sobie zwrócić uwagę na pionki. Dobra, jest Hetman. No, ja muszę teraz zbić z szachem. Zdecydowanie. On odbije skoczkiem na pewno. I po prostu odbijemy tu, zepsujemy mu strukturę. Tak, bo inaczej zagram mi taki ruch. Musimy odbić, i gram po prostu na pionka, więc pionkiem więcej. Gram sobie spokojnie. I jeszcze mam w zanadrzu Roszadę a jego król ma problemy ogromne. Tu się wszystko zazębia, ładnie się trzyma, więc jest w porządku. Poszło. No i Roszada już czuje się teraz bezpieczniej. Jeszcze mam wieża E1, na pewno to jest dobre posunięcie. Hetman B3 w zanadrzu z atakiem na piątki. Na piątki. Okej, okay, wieża D8 Czyli tutaj jakieś chocki, klocki się szykują Goniec sobie może stać, bo jak odchodzi skoczek To on go pilnuje, gramy sobie Myślę, że tutaj grozi Hetman E6 Hetman B7 przy okazji, ale Hetman E6 jest oczywiście ruchem groźniejszym Wieża wchodzi, wieża wchodzi I tu można sobie fajnie działać po tych liniach Hetman a6, ok, jest tutaj obrona. Gramy wieża e1, naciskamy mocniej na punkt e7, e6 przepraszam. No i teraz y, przeciwnik co królew 7? No może oczywiście. Po królew 7 warto zwrócić uwagę na przykład na skoczek e4 bo raz, że będę pilnował pola c5, tutaj jeszcze wjazd na g5 jest i ma bardzo mocny atak. Ja myślę, że od razu zagram ten ruch, bo mi się bardzo narzucał i mi się bardzo podoba. Goniec e7 raczej powinien zagrać. Yy, Hetman f3 w zanadrzu, jakaś zasłona, yy, ale on ma problem. Ja mogę nawet yy, zagrać wieża na przykład na d1, ewentualnie wieża c1, żeby tam naciskać. Nie brałem pod uwagę h6 w ogóle. Tylko, że teraz, yy, teraz co? Wieża C1 z planem wieża C7. Będziemy próbować go wiązać, tutaj jak baleronik. Po raz kolejny. Jest pion więcej, figury są lepsze, bezpieczny biały król. Wszystko wskazuje na to, że pozycja jest bardzo dobra białymi. I taka faktycznie jest. Myślę, żeby też zbyt optymistycznie do tego nie podchodzić, ale wieża C7 wydaje się jest w porządku. Wszystko się trzyma. Taki ruch jest jeszcze. Dobra. Yy, Za takiem na dwie wieże. No oczywiście wieże nie tracę żadnej, bo mogę zdwoić. Yy, mogę też. Yy, czasami jakieś kopytka zastosować, bo wtedy na E6 będę mógł zagrać. No to przeciwnik musi brać pod uwagę. Ja w ostateczności mogę zagrać Hetman C3 nie mogę, bo goniec B4. Mogę w ostateczności wrócić wieżą, na przykład. Grunt, że jest opcja w ogóle jakaś, prawda? Eee, jeszcze raz, Hetman A5, tak z ciekawości. Hetman E6 bardzo optymistik, ale nie, tutaj bicie. Tutaj gdzieś tam ucieka. Nie, raczej tutaj nie matujemy. W każdym razie nie widać tego ma mata. Ewentualnie skoczek. Tutaj? Ła, wow, no to jestem trochę zaskoczony. No ehm, ale z drugiej strony co grać? Eee, w ogóle taki ruch. Ale Hetman tu. Hmm. Może tutaj w ogóle zagrać. Jakieś zasłony bicia. Tak, bo tutaj to związanie dobrze działa. Ale chwilę. Jak zagram tu, to on po prostu królem ucieknie, ale wtedy wiele nie będzie miała wyjścia. Dobra, damy szacha na F3. Atakujmy przeciwnika. Czasami są też szachy na H5. Eee, wprawdzie już się trochę od tego punktu odczepiłem. Raczej zasłony nie będzie Jak zagra tutaj to po prostu wybijam I do końca wybijam na F6 To jest związanie, więc to na pewno przeciwnik dostrzega Jestem przekonany No i teraz w sumie W sumie jeszcze widzę coś takiego Że jak zagram tak, on się pomyli Zagra tu, a nie na C8 To skoczek F6 i zdobywam Hetmana Bierze A7, szybki ruch Oby zagrał tu, bo to się narzuca Ale dostaje kopytko i zdobywam Hetmana ale hetman 8 jak zagra to To Znaczy no, trzeba dostrzec Taki ruch oczywiście Dostrzegł Teraz mam takie posunięcie Z atakiem tu i z atakiem tu Lepszych ruchów nie widzę No więc zagramy W ten sposób No tak tu już musi być ciężko W ogóle każda Zobaczcie każda figura białych Oprócz króla, bierze udział w akcji ataku na króla. Goniec z Hetmanem. Skoczek w gotowości. Tutaj na związaniu. Tutaj też się trzyma. Wow, a tego nie widziałem. No ale. No ale co? Szacha dam. No szacha trzeba dać najpierw, a potem myśleć. Królew 8? Musi królew 8, bo tutaj goniec wisi. Król F8, i później, co by tutaj zagrać? Może skoczek? Bicie, bicie, chyba nie za bardzo. Znaczy, tutaj pewnie jest dużo ruchów, które są świetne. A Król F8, jeszcze muszę się zastanowić, co po Król F8 zagrać. Może goniec B6, w ogóle. Jak skoczek zbija, to wtedy tutaj dajemy mata. A wieża, jak odejdzie, to zbijamy gońca. Tak, skoczkę, tak. Myślę, że tak. A nawet bicie tutaj na E5 będzie ok. Myślę, że tak. Tak, po prostu na materiał. A to zbijam tu. I wygrywam. Chodzi o to, że jak zbije tu, on mi zbije tu. Ja zbijam tu. Jak on zbija wieżę, daję szacha, biorę materiał. Hop. Jeszcze wtrącony ruch. Tego nie wziąłem pod uwagę, ale myślę, że to nie działa. Ok, e, zbijam tu. Tu, wieża, tu. No i wszystko chyba do przodu. Ważna jest taktyka w szachach. Ważna. Ok, przeciwnik już tutaj nie dostrzegł prawdopodobnie. I zbijamy Hetmana. Myślę, że tutaj już za dużo do powiedzenia czarne nie mają. E, ok, no to co? Będziemy tam próbować matować. Bierze G8, ok. Wezmę pionka jeszcze. Przy okazji też tu atakujemy. Można też, jak ktoś na przykład ma mało czasu, chce uprościć pozycję, warto wymienić do końca, grać szybko. Ale jak nie ma potrzeby, um, A4, h 5 6 za chwilę, albo nawet G6. Król H8, G6. Wieża musi gdzieś odejść i dajemy mata. Ok, no dobra, mamy prawie 1700. Dzięki serdecznie za uwagę w, tej, w, tej, w tym odcinku i zapraszam do kolejnego. Przypominam, jeżeli ktoś z was ma ochotę na szachowe zakupy na szachowo.pl, macie 10% zniżki na kotreba to by pan szachuj. w ten sposób również wspomagacie moją działalność za co serdecznie bardzo dziękuję i do następnego razu trzymajcie się cześć